Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o Xboxie Series S, czyli najtańszej konsoli nowej generacji, nazywanej też czasami troszeczkę prześmiewczo dekoderem do Game Passa. Ale przy obecnych dość szalonych cenach kart graficznych, to autentycznie uważam, że ta konsola ma po prostu niesamowitą wartość jak za swoją cenę. W okolicach 1100 zł jesteśmy w stanie kupić co najwyżej jakiegoś używanego Radeona RX 480, którego Xbox Series S zje na śniadanie szybciej niż taki Radeon zdążyłby wypowiedzieć Quidditch. I tak po prawdzie to, szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, że Microsoftowi udało się utrzymać cenę tego urządzenia tak nisko i co jeszcze ważniejsze, zachować jego dostępność, bo faktycznie Series S-a da się kupić i w sumie da się go kupić bez problemu od samej premiery. I oczywiście nie jest to konsola idealna, ma też swoje problemy, ściśle mówiąc dwa takie większe, o których powiem później, ale mimo wszystko udaje mi się, że jest to kawałek sprzętu, któremu naprawdę warto poświęcić chwilę czasu. Xboxa Series S do dzisiejszego testu mogłem zakupić dzięki uprzejmości dzisiejszego sponsora Western Digital, który również podesłał taki zewnętrzny dysk SSD, który w pewnym stopniu też pozwoli rozwiązać jeden z większych problemów Xboxa Series S, ale o samym sprzęcie i problemie porozmawiamy sobie nieco później. Zacznijmy od samego designu. Xbox Series S jest naprawdę dość minimalistyczny, jeżeli chodzi o jego stylistykę. Ogólnie wykonany jest z dość dobrych plastików, podobnie zresztą jak Series X, którego recenzowałem jakiś czas temu. Ogólnie rzecz biorąc jest całkiem spoko, ale nie mogę się powstrzymać przed tym, że Series S wygląda troszeczkę jak takie elektryczne, turystyczne palniki, które można kupić za stówę w markecie. Przepraszam, zepsułem wam teraz spojrzenie na Xboxa Series S. W każdym razie konsolę możemy ułożyć w pozycji wertykalnej lub horyzontalnej, jak nam wygodniej, nie ma z tym żadnego problemu. Na froncie konsola ma włącznik z logo Xboxa, przycisk do parowania kontrolera oraz USB typu A. Z tyłu mamy Ethernet, kolejne dwa USB typu A, HDMI 2.1, nieszczęsny Storage Expansion, na który będę narzekał potem, a także złącze do zasilania. Kontroler w Series S-ie niespecjalnie zmienił się od kontrolera z Xbox One. Są tutaj bardzo subtelne zmiany, jak na przykład na spustach, ale myślę, nie ma sensu się specjalnie rozwodzić nad tym kontrolerem. Jest ok. Omawianie specyfikacji w przypadku konsoli uważam, że troszeczkę mija się z celem, ale z takiego czysto recenzenckiego podejścia no, czuję, jakbym był troszeczkę do tego zobowiązany. Tak więc sama konsola, jej procesor bazuje na procesorze Zen 2 od AMD, natomiast układ graficzny bazuje na architekturze RDNA 2, którą możemy znaleźć w obecnych Radeonach, przykładowo w takim, który jest tam za mną na półeczce. Sam Xbox Series S przeznaczony jest do grania w 1440p lub 1080p, ale również czasami zdarzają się jakieś wyjątki, że prostsze gry działają w rozdzielczości 4K. Dodatkowo teoretycznie konsola obsługuje ray tracing i możemy go zobaczyć w niektórych tytułach. Konsola ma też wbudowany dysk SSD o pojemności 512 GB, który jest naprawdę dużym skokiem w stosunku do poprzedniej generacji, bo gry wczytują się dzięki temu naprawdę zauważalnie szybciej. Nawet stare gry, które niespecjalnie zostały zoptymalizowane pod wykorzystywanie dysku SSD, no ładują się błyskawicznie. Ten przykład mi się bardzo podobał, jak grałem w Forza Horizon z Xboxa 360. Popatrzcie, ile trwała szybka podróż. No, na dobrą sprawę nawet nie byłem w stanie przeczytać ekranu ładowania. To robi wrażenie. Dodatkowo nowe Series S czy Series X posiadają taką funkcję jak Quick Resume, czyli jeżeli przykładowo gramy sobie w jakąś grę, potem chcielibyśmy przeskoczyć na kolejną, to gra przechodzi w taki jakby stan hibernacji, że nie musi się uruchamiać od nowa, tylko jest jakby wstrzymana gdzieś w pamięci konsoli. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i gdzieś tak na Series S możemy przechowywać od 3 do 4 gier, które są właśnie w tym takim stanie hibernacji. Jak mówiłem wcześniej, Series S często jest przez wielu prześmiewczo nazywany dekoderem do Game Passa. Ale wiecie co? To nawet nie wiem, czy jest taki powód do śmiania się, bo faktycznie w tym zastosowaniu Xbox Series S sprawdza się rewelacyjnie. Game Pass jest to taka usługa dostępu do gier za około 55 zł miesięcznie, no i daje nam dostęp do mnóstwa tytułów. W przypadku tej właśnie droższej wersji za 55 zł mamy EA Play, czyli dostęp do tytułów Electronic Arts, dostajemy dostęp do Need for Speedów, Battlefieldów, FIFA, innych gier sportowych, no jest tutaj tego naprawdę mnóstwo,
Ale oczywiście nie wiąże się to tylko z grami od Electronic Arts, bo mamy jeszcze mnóstwo studiów, które obecnie posiada Microsoft, więc mamy dostęp do gier takich jak Doom, Fallout, mnóstwo RPGów, mamy dostęp do Halo, Forzy, Gears of War. Tytułów jest naprawdę bardzo dużo, jak sami zresztą widzicie teraz na ekranie, jak lecę sobie przez tą bibliotekę gier z Game Passa. Jest tego cała masa. No i każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy tutaj gry od bijatyk, przez gry sportowe, wyścigi i strzelanki. I często jest promocja za 4 zł. No właśnie, i tutaj też chciałem powiedzieć o tym, że często Game Pass jest na promocji, na przykład możecie za 4 zł dostać 3 miesiące Game Passa. A jak dobrze pokombinujecie, to spokojnie jesteście w stanie uzyskać Game Passa na cały rok poniżej 200 zł, więc w cenie nawet niecałej jednej pełnej gry dostajecie dostęp do setki świetnych tytułów. To jest rozbój w biały dzień, tak na dobrą sprawę. Kamil, dużo grałeś w Sea of Thieves, nie? No. Ja jeszcze nie grałem w piratów, ale trzeba będzie kiedyś zagrać. No dobra, ale najważniejsza kwestia. Jak działają gry? Dobrze? To nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Nie no, a tak poważnie to działają dobrze. A nawet bardzo dobrze. Jak mówiłem wcześniej, wczytują się bardzo szybko dzięki dyskowi SSD. No i zoptymalizowane są też super, bo może z raz czy dwa zdarzyło mi się jakieś chrupnięcie w FPS-ach, gdy grałem sobie w Star Wars Jedi Fallen Order. Gry z Xboxa 360 czy Xboxa One we wstecznej kompatybilności działają w stabilnych klatkach, nawet jeśli na oryginalnych konsolach delikatnie gdzieś tam momentami nie wyrabiały. A niektóre tytuły, takie na przykład jak Watch Dogs 2, mimo że na starej generacji działały w 30 FPS-ach, teraz możemy uruchomić je w 60 FPS-ach. Więc mocy, jeżeli chodzi o Series S, to zdecydowanie mu nie brakuje. No i wszystkie gry, które ogrywałem, a było ich trochę, no działały bardzo dobrze. Natomiast jest jedna rzecz, która jest troszeczkę pomieszana w przypadku nowych Xboxów, są to tryby gier. Technicznie, jeżeli chodzi o surową moc, to Xbox One X, czyli ten, który był jeszcze z poprzedniej generacji, jeżeli popatrzymy na surową moc graficzną, to teoretycznie ma jej więcej. Natomiast Series S z kolei ma mocniejszy procesor i szybszy dysk SSD. Więc w praktyce niektóre gry działają na Series S lepiej, pomimo że teoretycznie ma troszeczkę niższą rozdzielczość. Dobrym przykładem będzie tutaj Star Wars Jedi Fallen Order, w którego grałem. Przykładowo on na starszej generacji, na Xboxie One X, działa może w rozdzielczości 4K, gdzieś tam interpolowanej, ok. Natomiast na Series S ma dużo lepsze tekstury i lepsze cieniowanie, ale korzysta z nieco niższej rozdzielczości. Chociaż w ogólnym rozrachunku, moim zdaniem, na Series S ten Jedi Fallen Order wygląda po prostu lepiej. Dodatkowo niektóre gry z Xbox One na One X-ie miały tryb wyższej rozdzielczości lub większej ilości klatek. I to nie jest dostępne na Series S. Natomiast jeżeli chodzi o te tryby, to trzeba sobie sprawdzić, co dokładnie jest w danej grze. Przykładowo taki Fortnite czy Doom Eternal na Series S oferują trybie działania gier w 120 klatkach, więc jeżeli ktoś z Was ma monitor czy telewizor z szybkim odświeżaniem, no to możecie to wykorzystać. Ale na przykład w takim Doom Eternal Series S nie ma włączenia ray tracingu, a droższy Series X już ma. No i właśnie to jest trochę zamieszanie, że nie do końca wiadomo, która gra na której konsoli będzie działała w jakiej rozdzielczości, z jakimi ustawieniami, czy będzie wspierała ray tracing i tak dalej. Rozumiecie, o co mi chodzi. Jest tu po prostu dużo zamieszania i myślę, że Microsoft powinien to poprawić, żeby to było jasne na samym początku. No i też warto zauważyć, że już teraz pojawiają się gry, które są dostępne tylko i wyłącznie na Series S i Series X i nie są wspierane na starszej generacji, przykładowo Microsoft Flight Simulator. No i pewnie z czasem takich gier będzie coraz więcej. Także starsze konsole nie będą wspierane w nieskończoność, a Series S ma jeszcze przed sobą parę lat wsparcia gwarantowanego. No dobra, a jak te gry wyglądają, jeżeli chodzi o wizualia i wyciągane rozdzielczości? Ja osobiście testowałem Series S-a na trzech wyświetlaczach. Testowałem go na telewizorze 4K, na monitorze Full HD i na monitorze 4K. I powiem Wam, jeżeli chodzi o te rozdzielczości, bo jak mówiłem, Series S często wyciąga rozdzielczości bliższe 1440p czy Full HD,
Szczerze mówiąc, nie było to dla mnie jakoś super zauważalne na pierwszy rzut oka. Na telewizorze 4K czasami gdzieś tam widziałem, że może jest to troszeczkę rozmyte, ale gdy grałem na monitorze Full HD i na monitorze 4K, totalnie tego nie zauważałem. Na dobrą sprawę nie ma dużej różnicy. Jeżeli ktoś z Was po prostu chce grać w gry, to Series S będzie zadowolony i to, że gry działają w nieco niższych rozdzielczościach, moim zdaniem nie jest aż takim dużym problemem. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę pracy samego Series S, no to jest ona na najwyższym poziomie. Konsola, podobnie zresztą jak jej droższy odpowiednik, czyli Series X, jest bardzo cicha i praktycznie nie słychać jej, gdy działa. No dobra, i teraz przechodzimy do kwestii mniej wygodnych, czyli do problemów Series S, a jak mówiłem, są dwa takie większe. Pierwszym z nich jest dysk w Xboxie Series S. A konkretniej rzecz biorąc, jego pojemność. Bo jak mówiłem wcześniej przy specyfikacji, mamy tutaj dysk 512 giga i technicznie tak, jest to prawda, mamy tutaj dysk i nie byłoby z tym problemu, gdyby nie to, że dla użytkownika zostaje jakieś około 360 gigabajtów. Hehe, bo to takie nawiązanie do tego starszego Xboxa, tak, Microsoft? No, boki zrywać, nie mogę przestać się śmiać. I to jest naprawdę mega słaba sprawa, bo taki dysk zapchać to jest naprawdę nic trudnego. W samym Game Passie mamy do dyspozycji Red Dead Online i Halo Master Chief Collection i te gry kolejno ważą 120 i 150 GB, więc pobieramy sobie dwie gry na Xboxa Series S i cyk, mamy 3/4 dysku zapchane. I jasne, jest to może troszeczkę skrajny przykład, ale no takie sytuacje też mogą się wydarzyć. Ja osobiście pobierałem troszeczkę mniejsze gry, no i udało mi się ich upchać około, nie wiem, 15, ale również tutaj były bardzo małe tytuły pobrane. I dodatkowo, jak mam być szczery, to trochę dziwi mnie ta polityka Microsoftu, która jest bardzo zdzierska moim zdaniem, bo Microsoft może nam sprzedać specjalną kartę, którą możemy sobie włożyć do Storage Expansion, który znajduje się z tyłu Xboxa. Problem tylko polega na tym, że 1-terabajtowa karta w momencie publikacji tego materiału kosztuje ponad 1000 zł. czyli ta karta pamięci kosztuje prawie tyle, co sam Xbox Series S. No jest to rzecz niedorzeczna. I osobiście to prędzej spodziewałbym się takiego dziwnego zagrania ze strony Sony, które na przykład w przypadku PSP czy PS Vity kiedyś dawało swoje dziwne własnościowe karty pamięci. A proszę, w PlayStation 5 mamy normalnie standardowe dyski M2 i możemy sobie zupgrade'ować dysk, a Microsoft wyskakuje nam z takim dziwnym rozwiązaniem. Jednak jak mówiłem, istnieje w pewnym stopniu rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie dysku zewnętrznego, przykładowo takiego małego przenośnego SSD-ka, który został mi podesłany przez Western Digital. Po podpięciu zewnętrznego dysku do konsoli zapyta nas ona, czy chcemy go użyć do przechowywania gier. No i cóż, rzeczywiście działa to bardzo dobrze i szybko. Możemy sobie wtedy przenieść gry z pamięci konsoli na dysk zewnętrzny. Jest jednak pewien haczyk. O ile de facto możemy przenieść wszystkie gry na zewnętrzny dysk, to uruchomić grę bezpośrednio z zewnętrznego dysku możemy tylko z oryginalnego Xboxa, Xboxa 360 i Xboxa One. Gry z Xboxa Series S nie mogą być uruchamiane bezpośrednio z dysku SSD zewnętrznego, tylko mogą być tam przechowywane. I szczerze mówiąc, jest to troszeczkę dziwne rozwiązanie. Pytałem Western Digital, czemu tak jest, ale dostałem odpowiedź tylko taką, że taka jest obecnie polityka Microsoftu i oni nic nie mogą z tym zrobić, pomimo że pewnie większość gier z Series S działałaby dobrze na takim zewnętrznym dysku, tylko na przykład wczytywałaby się nieco dłużej. I fakt, jest teoretycznie bardzo dużo gier na Game Passie, które mogą być przechowywane na dysku zewnętrznym i mogą być bezpośrednio z niego uruchamiane, no ale nie jest to rozwiązanie idealne i jest to w pewnym stopniu pójście na pewien kompromis. No bo możemy sobie zrobić tak jak ja, czyli przykładowo gry ze starszej generacji trzymać sobie na zewnętrznym dysku, a gry z obecnej trzymać sobie w pamięci konsoli. No i z drugiej strony też, nawet jeżeli archiwizujemy gry z Series S na takim zewnętrznym dysku, to przerzucenie jej z takiego zewnętrznego dysku do pamięci konsoli no będzie trwało zdecydowanie szybciej, niż gdybyśmy mieli pobierać całą grę na nowo z neta, więc no jest to jakieś rozwiązanie. Jak coś, to link do tego dysku będziecie mieli w opisie.
Jeśli ktoś z Was chciałby kupić taki dysk, to raczej rekomendowałbym pojemność 500 giga, bo w przypadku 1-terabajtowej wersji, no już niebezpiecznie blisko zbliżamy się do ceny tej oficjalnej karty rozszerzeń Xboxa. Trzeba też pamiętać o tym, że nie musimy wykorzystywać dysku zewnętrznego dedykowanego do Xboxa. Możemy użyć dowolnego dysku SSD lub HDD zewnętrznego podłączonego do konsoli, więc jeżeli jakiś macie, możecie z niego skorzystać. Sam nawet Western Digital ma sporo zewnętrznych dysków twardych, no tylko musicie pamiętać o tym, że gdy skorzystacie z HDD, no to czasy wczytywania gier i przenoszenia ich będą zdecydowanie dłuższe niż gdy skorzystamy z dysku SSD. No i drugim takim większym problemem co do Series S-a może być brak napędu Blu-ray, ale z tym osobiście to mam troszeczkę takie mieszane uczucia, bo jeżeli ktoś z Was kupuje Series S-a faktycznie jako ten dekoder do Game Passa, no to myślę, że nie będzie to dla Was problem, bo od razu się nastawiacie na gry z Game Passa i tak naprawdę fizyczne gierki Was nie obchodzą. Ale jeżeli macie już bibliotekę fizycznych gier na Xboxa One czy 360, no to nie będziecie ich mogli odpalić na tej konsoli. Efektywnie w tym momencie wykluczamy się w ogóle z całego rynku gier używanych, jeżeli chodzi o konsole. No i też mam troszeczkę problem z tym, że gry w sklepie na Xboxa są nieco droższe niż na peceta. Przykładowo taka różnica w Mass Effect'cie Legendary Edition, no to jest około 20 zł. Oczywiście ma to sens, bo prawdopodobnie Microsoft traci na każdej sprzedanej konsoli Series S w tym momencie, bo jak mówiłem, wartość jest naprawdę niesamowita za cenę, więc być może starają się odbić w jakimś stopniu na grach. Ale z trzeciej strony trzeba też pamiętać o tym, że niektóre gry, gdy kupimy w Microsoft Store, otrzymujemy od razu też kopię na peceta. Tak przykładowo jest w przypadku polskiej gry Medium, a także nawet zapisują nam się zapisy pomiędzy platformami, więc jeżeli ktoś z Was kupuje Series S-a na przeczekanie tych szalonych czasów, jeżeli chodzi o komponenty pecetów, no to możliwe, że będziecie mogli za jakiś czas wskoczyć do swojej ulubionej gry na pececie, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie skończyliście na Xboxie. Mimo jednak wad, jakie ta konsola posiada, uważam, że za tą cenę to jest po prostu niesamowita wartość. Jeżeli chcecie po prostu grać w gry, to jest naprawdę super opcja, bo nie ma absolutnie żadnych szans, żeby w cenie około 1300 zł zbudować peceta, który będzie w stanie się w ogóle zbliżyć do Series S-a w tym momencie. I cena Series S-a będzie tak długo dobrym dealem, dopóki ceny kart graficznych będą dalej tak zwariowane, jak są w tym momencie. W porównaniu jednak z Series X-em, którego miałem wypożyczonego jakiś czas temu do recenzji, myślę, że on by się lepiej sprawdził w moim przypadku, bo ja po prostu zwyczajnie lubię zbierać fizyczne gry. Ale wiem, że nie każdego to kręci, więc Series S też na pewno ma swoje miejsce w stadzie. Sam Series X jest też sprzedawany dużo drożej powyżej swojej ceny startowej niż obecnie ma to miejsce, więc to sprawia, że sam Series S jest naprawdę niesamowitym dealem w tym momencie. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej konsoli i czy chcielibyście, żebym zrobił z nią coś szalonego. Może spróbować zainstalować na niej emulatory? A może spróbować używać jej jako peceta, bo nie wiem czy wiecie, ale do Series S-a da się podłączyć klawiaturę i myszkę. Czy da się kopać? Nie wiem czy się da, pewnie się nie da kopać, bo jest zablokowany. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. BIOS.